Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, dzisiejszy poranek zszokował pewnie wielu z Państwa, gdyż przypomnieliście sobie Państwo, że macie jeszcze letnie opony na aucie. Tak, zima zawitała, pierwszy taki poranek zweryfikował, kto ma letnie opony, kto ma zimowe. No ale też nasze umiejętności i właśnie o tych umiejętnościach, o tych zasadach poruszania się po śniegu właśnie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania. I tak, szanowni Państwo, dzisiejszy poranek przywitał nas piękną zimową aurą. Oczywiście oprócz bieli jest też czerń. Czerń w postaci myśli osób, które mają jeszcze letnie opony założone, nie zdążyły zmienić na zimowe. Oczywiście w kwestii poruszania się w warunkach zimowych można mówić i mówić, ale podstawową rzeczą, o której powinniśmy pamiętać w takim sezonie, to jest właśnie zawczasu zmienić opony na zimowe bądź całoroczne. Gdyż wiele testów, prób mówi o tym, że letnia opona nigdy nie zda egzaminu w takich warunkach, jaki dzisiaj rano zastaliśmy. I tutaj też nie będę dalej drążył już tego tematu. Absolutnie koniecznością jest założenie opon, czy zimowych, czy też wielosezonowych, bo to już, tak jak Państwo widzą, już czas. W naszym regionie nigdy zima nie zapomina o nas i zawsze ten śnieg prędzej czy później po prostu spadnie. Ale co do tematu dzisiejszego odcinka. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak poruszać się w gęstej mgle, jak używać świateł przeciwmgłowych, przednich, tylnych, kiedy włączać, kiedy wyłączać. Zima ma to do siebie, że też musimy się znowu nauczyć jeździć po śniegu, po bardzo śliskich nawierzchniach. I pierwszą zasadą taką o takiej porze roku musimy pamiętać o dystansie. O dystansie, żeby nie jeździć na tak zwanym zderzaku za pojazdem przed nami. Gdyż w takich warunkach oczywiście droga hamowania drastycznie się wydłuża. Choćbyśmy mieli najlepsze opony zimowe, najlepsze systemy bezpieczeństwa w aucie, ta droga zawsze się wydłuży. I polecam Państwu przetestować swoje umiejętności na drodze wolnej od innych pojazdów. Przypomnieć sobie, jak te nasze auto zachowuje się na śliskiej nawierzchni, na śniegu, na lodzie. Abyśmy tak mogli dobrać ten dystans, wiedzieć, z jaką siłą hamować, aby to wszystko przyniosło skutek. Oprócz samego hamowania oczywiście jest również ruszanie na śliskiej nawierzchni. Zachowując pewne zasady, bo dzisiejszy poranek dość mocno zakorkowane suwałki, nie tylko z powodu śniegu zalegającego na drogach, ale również z tego, że kierowcy nieumiejętnie posługują się sprzęgłem, gazem, doprowadzając do silnego buksowania kół. W ten sposób szybko i sprawnie nie ruszymy. Warto poćwiczyć sobie sprawne ruszanie na tego typu nawierzchniach, umiejętne posługiwanie się sprzęgłem i gazem. Bo więcej gazu to nie znaczy, że szybciej ruszymy. A w wypadku jazdy po śniegu wręcz odwrotnie. Koła zaczynają buksować w miejscu, a gdy koło trze o śnieg, również wytwarza się temperatura i pod oponą powstaje warstewka lodu i wody, która skutecznie uniemożliwia sprawne ruszenie. Także umiejętne operowanie tym pedałem sprzęgła z równoczesnym, delikatnym naciskaniem na gaz, to jest klucz do tego, abyśmy sprawnie ruszyli do przodu. Bo te zakorkowane ulice też są spowodowane tym, że kierowcy chcą szybko ruszyć, ale tak naprawdę przesadzają z ilością gazu i z szybkością puszczania tego sprzęgła. Mówiliśmy, szanowni Państwo, o hamowaniu, mówiliśmy o ruszaniu. Jest również oczywiście jazda na wprost, ale najniebezpieczniejszym rzeczą jest jazda w zakrętach.
w zakrętach, w łukach. W takim wypadku może dojść do zarzucenia auta, czy też wypadnięcia z toru jazdy. Wszystko w zależności, jakim autem jeździmy, czy przednionapędowym, tylnonapędowym, czy też z napędem na cztery koła. Te auto nasze różnie się zachowuje w momencie hamowania na łuku, ale również różnie w momencie, kiedy przyspieszamy. Tutaj też musimy nauczyć się własnego pojazdu, jak on się zachowuje, w jakie systemy też jest wyposażony. Gdyż ta elektronika we współczesnych autach jest dość mocno zaawansowana, pomaga nam oczywiście, ale musimy wiedzieć, kiedy ona zadziała i czego się spodziewać. Oczywiście poznanie własnego auta, w jakie systemy jest wyposażony i jak się zachowuje i te auto w różnych sytuacjach, jest to klucz do bezpiecznego przejechania całej zimy bez jakiejkolwiek przygody. I jeżeli już poznamy, jak to nasze auto zachowuje się podczas hamowania, jak się zachowuje podczas przyspieszania na prostej czy na łuku, kluczem do tego, aby bezpiecznie taki okres zimowy przejechać, jest to widoczność. Widoczność, o którą musimy sami zadbać. Już dzisiejszy dzień pokazał, że nie do końca wszyscy o tym pamiętają. Już szyba tylko częściowo odśnieżona. O reflektorach w ogóle nie wspomnę, że zapominamy o tym. Auto przygotowane do drogi to auto odśnieżone. Odśnieżone nie tylko szyby, ale również na dachu. Przy takich temperaturach jak dzisiaj, czyli właśnie spadł śnieg i zaraz tak naprawdę jest już na lekkim plusie, taka czapa śniegowa na dachu auta podczas hamowania może nam się w całości zsunąć, skutecznie ograniczać nam widoczność do zera. Całe takie kilogramy śniegu zsuwają nam się na przednią szybę i tak naprawdę nic nie widzimy, zanim wycieraczki zadziałają, minie parę sekund, a czasami mogą nie podołać temu ciężarowi. Dlatego ruszając w drogę, przygotujmy auto zgodnie z przepisami, gdyż jazda z częściowo odśnieżonymi na przykład szybami może również zakończyć się mandatem karnym ze strony policji. Dlatego pamiętajmy o tym, też odśnieżając, dbajmy o to, abyśmy naprawdę mieli widoczność w każdą stronę i aby nasze światła również były widoczne. Podsumowując dzisiejszy odcinek, no te wiadomości są oczywiste dla wielu, wielu z nas. Począwszy od tych opon, naprawdę nie wszyscy jeszcze zmienili, choć nie wiem na co czekali. Wystarczy dzisiaj przejechać się koło zakładów wulkanizacyjnych, zobaczyć, ile osób dzisiaj się nagle zgłasza po to, aby zmienić te opony. Także w pierwszej kolejności opony, poznać swoje auto, zweryfikować swoje umiejętności co do jazdy w zimę, widoczność. I to są kluczowe rzeczy, abyśmy ten sezon zimowy mogli bezpiecznie przejechać i przetrwać. Także życzę Państwu, aby takie poranki jak najrzadziej nas zaskakiwały. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia za tydzień.